padaczka jest chorobą neurologiczną. A najlepszy news to jest w momencie, kiedy się słyszy, że jest się opętanym. Tak, na przykład, to już, ale to jest taka ciekawostka. Nie, która się... no ale to jest naprawdę w XXI wieku. I słyszy się rzeczy tego typu, że jest się człowiekiem opętanym i szatan z człowieka wychodził w trakcie napadu, także no z takimi opiniami też się spotykaliśmy. Spotykaliśmy się z opiniami, że jesteśmy alkoholikami, bo leżymy na ziemi. Tak. Mąż bardzo często słyszał określenie takie, zresztą ja też kiedyś miałam taką przygodę. Szłam do domu i czułam, że już coś będzie się dziać i zaczęłam właśnie śledzić węża. Stał sąsiad z kolegą. Dorośli ludzie już wtedy. Kolega stwierdził, że ty się tak naprułaś, taka nawalona szłaś, że coś okropnego, nie? A jego żona z okna mnie zobaczyła, no i krzyczy do niego, żebym podbiegł do mnie i mnie złapał, bo mam atak akurat, bo oni oboje wiedzieli, że ja choruję. Ludzie, którzy chorują na epilepsję, mają bardzo poważne problemy ze znalezieniem pracy na przykład. Ja miałem okazję przepracować kilkanaście lat w swoim życiu i zawsze słyszałem to, że współpracownicy bardzo często mi mówili: słuchaj, my będziemy wnioskować o to, żebyś ty został zwolniony, bo my się ciebie boimy. I teraz ten strach jest oparty na niewiedzy tak naprawdę. Bardzo istotną sprawą w przypadku osób chorych na epilepsję jest zdobycie pracy i jej utrzymanie. W Polsce mniej niż połowa chorych tylko pracuje ludzi z epilepsją. Co prawda to są dane z 2013 roku, ale innych się nie doszukałem. Albo mają na tyle złe doświadczenia, że chorowali na epilepsję i stracili pracę. I teraz już na kolejnego pracodawcę nie informują o padaczce, a to jest, nie wiem, czy wykroczeniem z kodeksu pracy, ponieważ epilepsja jest chorobą, która może stanowić zagrożenie dla pracownika i jego współpracowników. No i dla mienia firmy również, więc o tym musimy informować. Tu wszystko się rozbija o edukację. Jeżeli chcemy zmienić mentalność naszych środowisk, to w których przebywamy chociażby, to musi być ta edukacja. To co jest bardzo, to jest chyba w wielu przypadkach właśnie sprawą priorytetową.